Ja z tej strony Monika Rajska zapraszam Was do kolejnej poniedziałkowej aktualizacji. A przy okazji, że dzisiaj jest 8 marca życzę wszystkim kobietkom, boginkom i wszystkim innym dziewczynkom, <grym> wszystkiego wszystkiego najlepszego, pamiętajcie o tym naszym trzecim poziomie, o naszej wielkiej kreacji, i o tym, że to właśnie kobieta tworzy mężczyznę i że dzięki nam, to magia. Jest naokoło i to my wprowadzamy tą magię, bo kobieta jest po zewnętrznej stronie, to mężczyzna jest mężczyzna w środku, także tak, rzeczywiście, mocno się różnimy. A w związku z tym, że dostałam dzisiaj trochę parę zapytań o mojej, w związku z moim postem życzeniowym na Facebooku odnośnie tego tematu, wpadłam na pomysł, o którym już niedługo y, się dowiecie. Myślę o warsztacie tylko dla kobiet online. ale ja o szczegółach wkrótce. Natomiast dobrze. Ciężki weekend za nami. Szczerze mówiąc, może nie dla wszystkich, ale ja się spodziewałam, że będzie lżejszy. Jednak e, e, umysły zaczynają się trochę męczyć. <laughs> Męczą się, właściwie się nudzą. Można by tak to nazwać, że to właściwie ten stan, który osiągnęliśmy przez ostatnie kilka dni, to jest stan e, takiego absolutnego znudzenia wynikającego z braku nowych, podkreślam to, nowych bodźców. Nowe bodźce. Mi nie chodzi o to, że coś się nowego wydarzyło w Waszym życiu. Może tak, to super, i jeżeli jesteście podekscytowani z tym faktem, to też ekstra. Natomiast yy, teraz jest taka przestrzeń płynna, mglista i taka trochę mdła. Bym powiedziała, że w tej przestrzeni, wszystko co się zadziewa. Kiedy indziej powiedziałabym, że jest wow, ekstra super, cudownie. A w tej aktualnym stanie, w którym jest przestrzeń, to wszystko się wydaje takie fajne, takie miłe, takie płynne, takie, takie w formie takiego żelu. <grym> więc akurat mój umysł nie lubi tego stanu takiego. Więc, więc cóż, ja się trochę męczę, ale jeżeli wy się czujecie dobrze, to super. I teraz skąd ta nuda? Właśnie, znaczy skąd to poczucie takiego? Uff. Jedni do, do, do mnie piszą, że się czują ciężko, inni, że im się nic nie chce, a jeszcze inni, że się w ogóle źle czują, fa fatalnie fizycznie, a jeszcze inni się czują fantastycznie, leciutko, niczym motylki. Wiosna i tak dalej. Okej, okay, dlaczego tak się dzieje, że jedni się czują ciężko, a inni się czują lekko? Ja już o tym wspominałam ileś filmików temu. Dlatego, że się między sobą oczywiście różnimy i każdy z nas reaguje inaczej na konkretne spektrum, na przestrzeni działania, treści, częstotliwości itd. Oczywiście tak jest. Każdy z nas ma inną tą swoją wrażliwość na, na konkretne procesy. Natomiast w tej chwili ta nuda, może nuda czy te poczucia ciężkości, czy takiego w moim wypadku trochę znudzenia, pomimo tego, że jestem zajęta bardzo mocno i się dzieje dużo rzeczy w moim życiu, to muszę powiedzieć, że to jest brak wielkich treści. Tak, i to jest niestety coś, z czym się będziemy troszeczkę borykać. Brak wielkich treści. Znaczy, my te treści znamy w teorii, ale tak naprawdę rzadko kiedy rzeczywistość daje nam możliwość używania tych treści, więc. De facto treści takie jak heroizm, czy jak poświęcenie, czy, czy jakąś odwagę, czy tworzenie wielkich rzeczy, czy działanie pod wpływem idei jest w tej chwili mocno przytłumione, bo tak naprawdę nie mamy gdzie z czym, i tak i tak dalej. Jest też ta ciekawość, taka autentyczna ciekawość, która do tej pory jakoś była zaspokajana przez podróżowanie, też została przyhamowana. Właśnie, widzicie? Co się dzieje? My tak naprawdę przeszliśmy z formy lęków, zaskoczenia, e, takiego nie, nie mogliśmy się odnaleźć w tej sytuacji, która się dzieje. E, przeszliśmy, mm, czy tak jakby wydarzyło się wszystko to, czego się tak naprawdę najbardziej baliśmy. Kiedy już ten lęk został przez nas opanowany, jakby poznaliśmy ten lęk, z, z, cóż, zdarzyło się, to zostało wielu, wielu nam, wiele rzeczy zabrane, ograniczone. Oswoiliśmy się z nową sytuacją i zaczynamy się w tej sytuacji odnajdywać. I nagle się okazuje, że wszystko, co do tej pory było nam dawane, to jest bardzo ważna informacja odnośnie dlaczego, skąd się bierze takie, dlaczego tak przestrzeń to zorganizowała, i skąd jest lockdown, czy może był lockdown, czy jakieś ograniczenia tego rodzaju. Które mają swój oczywiście oficjalny powód, ale z przestrzeni manifestacja tego jest taka fizyczna, natomiast na przestrzeni to wygląda inaczej. W pewnym sensie zabrane zostały nam e, rozrywki czy różnego rodzaju przeszkadzacze, po to, żebyśmy my mogli poczuć siebie, a przy okazji, żebyśmy się nie rozpraszali i nie rozpraszali swojego potencjału twórczego na takie zagadywane takie łatwe, lekkie rozrywki, które mimo wszystko potrafią zająć umysł, który po takim filmie w kinie, po, takim, po takiej podróży, faktycznie gdzieś, gdzieś na jakieś wakacje, tak? Eee, faktycznie w pewnym momencie czuje się taki e, nasycony, spełniony, przeżył coś, e, m, poczuł coś, zobaczył nowe bodźce, nowe doznania, nowe zapachy, nowe, nowe e, e, feelingi. Ok. Natomiast tak naprawdę nic nie zmieniło w tym umyśle. On oprócz tego, że to przeżył, to jakby możliwość doświadczenia faktycznie czegoś takiego prawdziwego poprzez czakrę serca, poprzez umysł głęboko, no w takich wypadkach, w takich symulowanych, powiedziałabym, bodźcach jest niemożliwe. Dlatego mam w tej chwili w pewnym sensie cały ten te potencjały, które do tej pory wyładowa, wyładowa, wyładowywaliśmy sobie na e, tych naszych rozrywkach, one się tam teraz gromadzą. One się gromadzą i one tak by chciały wyjść. My byśmy chcieli tak wyjść z tym wszystkim na zewnątrz. Nie wiemy gdzie, co i jak, bo nie ma tych wielkich treści. E, te treści są, e, no po prostu nie ma nic. Jesteśmy na, na pustynie, jesteśmy w tej chwili takiej rozrywkowo-treściowej. I ta pustynia powoduje właśnie ten efekt, że my się czujemy tacy. No, tak by się coś porobiło, coś by się zrobiło, coś by się stworzyło, a nie ma gdzie. I co teraz? Teraz trzeba te treści właśnie wprowadzać, wytwarzać. Więc tak naprawdę umysły przyzwyczajone do swego rodzaju gotowców, ponieważ idąc do kina, siadamy sobie na fotel, wcinamy popcorn, widzimy film, wchodzimy w ten film, wchodzimy w ten gotowy świat, przygotowany przez masę ludzi. Gdzieś tam daleko, hen-hen, yy, i ten świat nas wciąga. My w tym jesteśmy, i tak jakby przeżywamy tę sytuację. Potem się film kończy, wychodzimy z kina, fajny film był. Może jeszcze troszeczkę gdzieś o tym filmie myślimy, może rozmawiamy z osobami, z którymi byliśmy yy, na, na filmie. Natomiast y, gdzieś tam nie zbogaciło nas to aż tak, jakbyśmy mogli. Nie są to nasze doświadczenia. Na pewno doświadczenia były aktorów, na pewno doświadczenia były ludzi pracujących przy filmie, ale to nie były nasze. I teraz właśnie o to chodzi, że teraz my, jako przyzwyczajeni do gotowców, do gotowych, szybkich, konkretnych rozrywek, musimy się cofnąć. Musimy się cofnąć i zacząć wytwarzać dla siebie nowe treści, nowe, faktyczne, prawdziwe treści. Tu, w tym miejscu, jak zwykle, jak zwykle, raz na jakiś czas zdarzy mi się coś polecić Wam. Więc teraz Wam z kolei polecę przyjrzeć się chociaż trochę serialowi. Nowy, wspaniały świat. No, może ewentualnie przekłamałam trochę tytuł na Netflixie. Pojawił się taki serial, jest on oparty na, na powieści. Ciekawa koncepcja. Fajnie to sobie gdzieś obejrzeć i troszeczkę zobaczyć siebie w tym, w tych różnych dwóch światach, bo tam są dwa świata, światy pokazane. Także polecam na te nasze długie wiosenne wieczory, gdzie ta wiosna też jest jeszcze taka bardzo wczesna. Okej, okay, wracając do naszego schematu, czyli środowisko, relacje, kasa, kariera, kreacja i ty. Zaczynamy od środowiska. Co się w środowisku będzie teraz działo? No nie no, będą postępowały zmiany, które, zmiany, no zmiany, które jakby będzie próba e, odbudowania czy próba prowadzenia tych samych zasad, tych samych tematów, które, które były rok temu, które były dwa lata temu, które były 20 lat temu, e, i one będą tak próbowały się wgrać, czyli tak jakby stare schematy do nowej przestrzeni będą próbowały e, się wdrożyć. No, nie będzie to tak łatwo wychodziło, jakby to się mogło, i zacznie to, znaczy przede wszystkim, gdzieś po drodze będziemy tracić sens w realizacji czegoś, co może już w tej chwili trochę tak nie do końca ma sens. Ma, ma znaczenie, może z tym sensem, ma znaczenie, że będziecie potrzebowali czegoś głębszego, będziecie chcieli czegoś głębszego, czegoś mocniejszego, czegoś prawdziwego. Okej. Okay. Relacje. W relacjach. Powinniście się zacząć robić bardziej asertywnie. Powinniście zauważyć to, że macie ochotę coraz mocniej i konkretnie siebie wyrażać. I rzeczywiście tą asertywność y, coraz mocniej mogą wam wręcz inni narzucać zarzucać, że o Jezu, bo ty kiedyś taka nie byłaś, teraz taka jesteś, wyrażasz się, y, jakoś tak mnie traktujesz bo to oczywiście ludzie mogą to odczuwać jako atak, że jeżeli nagle pierwszy raz w życiu usłyszą słowo nie od was, to mogą poczuć się tacy zdziwieni. Natomiast to będzie postępowało w Was, tak? Czyli będziecie, nie będziecie siebie poznawać, ponieważ będą się z Was uwalniały treści, które do tej pory nie miały szansy wydostania się. Dlaczego? Dlatego, że drugi poziom był zaspokojony. Drugi poziom poszedł do kina, poszedł do knajpy, pogadał chwilę, ustosunkował się do swojej rzeczywistości, złapał jakiś oddech, dystans. Teraz drugi poziom nie ma co jeść. Więc my automatycznie wchodzimy na ten trzeci yy, i wychodzi to tak kurczę, no to, to, to i to ma tak być i koniec. Zaczynacie się zmieniać, ponieważ się sytuacja wasza życiowa zmieniła. Yy, kasa. Mnie się nie podoba ten punkt kasa. Ja go dzisiaj ostatni raz omawiam, bo ja znowuż muszę powiedzieć to samo. Ja nie jestem ekonomistą. Słyszę ze wszystkich stron o wielkim resetie. Ja się spodziewam czegoś podob coś na kształt resetu, ale. Ja nie sądzę, żeby on był aż taki spektakularny, jak się go tutaj co po niektórzy spodziewają. Ja się go spodziewam na jesieni, coś się wydarzy, ale ja to wciąż będę obserwować. Na razie nie będziemy o tym sobie zawracać głowy, bo my na przed nami jest dopiero wiosna, a nie my tu, będziemy się martwić jesienią. E, myślę, że podkreślam po raz kolejny, ale już ostatni raz, że... Temat pieniędzy to jest temat taki wydajecie na siebie, wydajecie na to, co potrzebujecie. Tutaj były różne komentarze pod filmikami, że a jak ja nie mam marzeń? A jak ja nie mam pieniędzy? Słuchajcie, jak nie macie marzeń, jak nie macie pieniędzy, jak nie macie na co albo nie macie potrzeb, to okej, okay, to nie. Ten komunikat jest dla tych, którzy na przykład przez jakiś większość czasu e, po prostu się szczypała i sobie czegoś nie kupiła i sobie cały czas się gdzieś tam zawiesiła, zafiksowała w jakiejś sytuacji. To jest dla tych, jak chcę tych właśnie ludzi zmobilizować. Idź, wydaj, kup, spraw sobie przyjemność, poznaj siebie. Jak to jest sprawić sobie przyjemność? Dla tych wszystkich, którzy z jakichś różnych względów nie mają tej potrzeby, w porządku, ok. Kariera. Też ten punkt mi się nie podoba, bo po raz kolejny muszę powiedzieć o tej kreacji, czyli że znowuż kariera będzie się Wam rozwijała, o ile na tyle, jeżeli jesteście ze sobą mm, prawdziwi, jesteście spójni z tym, co robicie. Chcecie robić to, co chcecie robić, tak? Jeżeli jesteście w tym, w czym jesteście, to się kariera wam będzie rozwija. Nie będzie przechodziła ściema, nie będzie, nie będzie już można oszukać samego siebie. Jeżeli nie lubisz swojej pracy, wkurzacie coś w swojej pracy, to będzie ci ta praca wymykać z rąk. Będziesz szukać innych rozwiązań i to jest dobre, bo jest bardzo ważnym startem w momencie, kiedy ty wiesz, czego ty nie chcesz i szukasz tego dalej, szukasz tego, co ty chcesz. Ale bardzo ważny jest ten moment, kiedy ty wiesz, czego ty już nie chcesz. Ok, Kreacja. Kreatywnie znowuż będziemy się yy, bardzo mocno tą kreację będziemy czuć. Tutaj podkreślam, do kobiet. Mówię to, słuchajcie, dziewczyny. Kobieta często się hamuje przez drugi poziom. Ona tą kreację spycha na drugi, a na drugi gdzieś tam plan, swoją własną, prywatną kreację, bo przecież trzeba ogarnąć dom dzieci, męża, coś tam, coś tam. I ona na końcu ma mało czasu dla siebie, proponuje tutaj wprowadzić sobie zmiany i przyjrzeć się temu, ale wiem, że to jest jakiś proces, tak. Natomiast kreacja, jeżeli chodzi o w ogóle całą resztę, tudzież mężczyzn, mężczyźni też tutaj do, do, do panów kieruje, żeby kreatywność zacząć, Rzeczywiście, z takim przytupem wprowadzać. Zróbcie coś, zróbcie coś, zmieńcie swój schemat funkcjonowania. Wiem, że faceci lubią mieć swój schemat, yy, ale yy, niechętnie podchodzą do zmian. Nie, oczywiście nie wszyscy, ale generalnie mężczyzna lubi mieć swój porządek i nie lubi jakichś takich dziwnych tam, jakichś tam bajerów, Ale wprowadzajcie różne nowe zmiany i zobaczycie, że yy, się to. Będą to ciekawe z rzeczy, które będziecie teraz tworzyć, na pewno tak. No i ty, jak ty się będziesz czuć? Czyli jak się będą czuły wasze umysły? Wasze umysły i zdrowie jeszcze tak, zdrowie, zdrowie. Słuchajcie, zdrowie jeszcze zanim ty, to będzie zdrowie. No słuchajcie, no zdrowie jest takie, że możecie czuć mało energii, że mogą was boleć te głowy ciągle, mogą was boleć te plecy. Yy, maksymalnie starajcie sobie relaksy, relaksy załatwiać. Po prostu Spełniajcie swoje potrzeby, ale też niech to nie jest tak jak w serialu, o którym wcześniej wspominałam tylko, żeby to, to nie było takie życie tylko dla przyjemności tylko starajcie się te organizmy, tę matrycę jakkolwiek ruszać ponieważ ta matryca naprawdę wiele potrafi i ta matryca jest. Ona jest dosyć wytrzymała także się tak nie stresujcie, znowuż, o tą, tą swoją matrycę ale naprawdę pracujcie nad sobą, nad swoim ciałem, rozwijajcie swoje różne mięśnie, Ćwiczcie sobie codziennie jakąś jogę, jakieś rozciąganie, pracujcie nad ciałem, niech to ciało sobie przypomni, że ma mięśnie. Bo też bardzo wiele tych blokad, o których Wy mi piszecie, są efektem również takiego ciągle tej samej postawy, ponieważ jeżeli jesteście w schemacie swoim, jakiegoś tam swojego sposobu myślenia, na przykład przygarbieni, czyli schowani, to ten nacisk tych algorytmów, które na nas spadają, nacisk tych, tych nowych ciągów z przestrzeni, które chcą nas zaktualizować, wymuszają na nas ten ruch takiego, taki po prostu, no, blokujecie swoją postawę, więc otwieramy tą postawę, oddychamy, głęboko oddychacie, czujecie czakrę serca, czujecie czakrę gardła, czakrę trzeciego oka i tak dalej. No a Ty jak się będziesz czuć? Ty się będziesz czuć. Ty się będziesz czuć. Głęboko, intuicyjnie, magicznie, półprzytomna, półprzytomny. Będziecie trochę mieli poczucie, jakbyście byli ogarnięci w jakimś dziwnym śnie. No to tak, troszeczkę takie poczucie będzie nam towarzyszyło. Zobaczymy, jak długo, zobaczymy, co Wam powiem w czwartek. Oby, y, oby to przez szybko przeszło, poszło i żeby było y, lepiej, żebyśmy byli bardziej tacy. Przebudzeni dosłownie, bo widzę, że wszyscy chodzą tacy trochę zaspani. Zajcie, więc życzę Wam fantastycznego dzisiejszego wieczoru, szczególnie Paniom. I cóż, widzimy się w czwartek. A mam jeszcze taką informację, że nagrałam już w końcu kolejny odcinek Genesisa i niedługo się pojawi. Trzymajcie się Pa.